No i co, kurde? I co? Kogo mam, kurde, zdjąć? Ja, ale nie wsadzaj mi palca w tu prawie, lubię. Co to nie chciało? Witam grzechotnika. Napad! Dobra, wprowadzamy resztę nakładników, wszyscy na glebę, skurwa! Na glebę! Chleba, masz chłopaka! No nie mam. No i bardzo kurwa dobrze. No to już na dobrze. Musisz kurwa wziąć gacie i dać mi swoje bity. Bo jesteśmy bez koła, dobra. Ujebaj na to lęso. Wierzę. Dobra, widzowie, piszcie u innych streamerów, że wchodzę na GTA i że mogą już do mnie przyjść i nie siedzieć u tych nudziarzy. A mało osób o tym wie, ale ja snajperkę mam jako jedyny na serwerze. I planuję dzisiaj zamordować komendanta tą snajperką. Nie masz, bo wipe był. Spokojnie, mam. No i co, kurde? I co? Kogo mam, kurwa, zdjąć? Jak stąd, kurwa, do Los Santos? Mówiłem? Lecę do miasta. O, ja pierdolę, nie mam klawiatury numerycznej tu. Muszę na drugiej klawiaturze latać. Nie wyrobiłem się na zakręcie. Nie miałem w kurwa pecha, stary. Mógłby ktoś tam na Twitterze napisać, że grzechotnik znowu odpięty? No nic, widzowie, to jest moje pierwsze PW na serwerze. Pomimo, że ten serwer wystartował 2 lata temu, czy coś? Ja grałem pół roku i ani razu nie padłem jak coś. Ani razu. A nie, sorry. Raz się samolotem zajmę. Czemu wszyscy na motorkach zapierdolą? Szóste przykazanie, nie kradnij. Halo? Słucham, słucham. Szóste przykazanie, nie kradnij. Czemu mnie kradniesz? Czemu cię kradnę? Pomagam ci. Możesz pokazać, co cię zawieść. Imię i nazwisko. Imię i nazwisko? Kurde, Martin Johnson. To co pan odkurzył z tym helikopterem? Jaką wersję byś wolał wiedzieć? Prawdziwą czy nieoficjalną? Jaką wolisz przedstawić w sumie? Nieoficjalną. No to nawijaj. Chuj cię to interesuje. Spoko, okej. A wiesz jaka jest prawdziwa? Nie wiem. Chuj cię to interesuje. Okej, tak jak nieoficjalna, tak? Tak, to są dwie takie same. Dobra, to podwieź na szpital. Dam ci tam $50, czy ile ty tam zarabiasz. Jedź z nim motorem. Ja zaraz przyjadę z szpitala. Daj na koło, na koło, daj na koło. Ja pierdolę, o kurwa, zamach! Macie przejebane! Amatorszyzna. O ja pierdolę, kurwa! Kurwa, człowiek chce pomóc, to przez mamy problem. Ten helikopter mnie tak nie rozjebał, jak ty na tym motocyklu. Ale kurwa, wjechał we mnie tu nie... drafterem. Co ja miałam zrobić? How many idiots in one day? O kurde, mnie przewiało. Troszeczkę, no. Ty, ale nie wsadzaj mi palca w dupę, nie lubię. Sorry, nie chciałam. Proszę bardzo. Do państwa, medyk Sam okazałości. O, witam panie medyku, taka sytuacja się wydarzyła. Ta pani, co mnie przywiozła, rozkurwiła mnie totalnie motocyklem. Nieprawda. Rozkurwiłeś go motocyklem? Drafter nas przyjechał, się wyjechaliśmy. No wie pan, normalna rzecz. A wiem, ale czemu operowany? Pierwszy drafter to była ten? No tam Asher. A to policjantka mnie tu przywiozła, o ja pierdolę. Czy nie? Czy siwa to nie policjantka? Cholera! Ale opisować, że dobre. Ta, wielki Asher, ja wiem. Taki Palwareza? Ona z mafii jest? O ja pierdolę.
pierdolę. Mafia, kurwa, zaraz mnie naliczy jeszcze. Dobra, wypłać mi tak, kurwa, z 200 koła z ubezpieczenia, nie? Za straty. Ja nic nie robię. Dobra. To do doju, to do doju potrzeby, musisz się nie do mnie. A miałeś kiedyś granatnik w dupie? Co miałem? Granatnik w dupie. Granatnik. Nie miałem i nie chcę mieć. No. No to 200 koła. Ja poleżę chwilę. Poczekaj. Poczekasz? Poczekaj. Na 200 koła? Mhm. Ale wiesz, że nic nie zrobię z tym, bo ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja mogę do szefa zadzwonić, czekaj. Telefon, telefon. To proszę zadzwonić, bo to też tak nie może być. Ktoś mnie okradł. Ale to w sumie na policję trzeba, nie do mnie. Witam. Ja żegnam. A jak się pan nazywa w ogóle? Tylko obicie. Antonio Sanchez. Antonio Sanchez, tak? Antonio Sanchez de la Hosa. Może pan pokazać dokument? Nie mogę. O, idź tam. Bo jest problem. Jaki? Wypadł mi podczas wypadku. Rozumiem, rozumiem. No ja nic nie zrobię z tymi pieniędzmi. No to nie ode mnie zależy, no. Dobra, daj dwa bandaże chociaż. No nie mogę, no. No daj dwa bandaże, no kurwa. No nie mogę. Ale czy my się znamy? Pytanie jest, czy chcemy się znać i to już jest takie pytanie kontrowersyjne. Kurwa, chodź. Mogę ci chodź tu. Amen. Chodź. Ała. No te badania teraz pójdziemy, tak? Tak, ta, na badania. Ta blondyna z recepcji się rucha, czy nie? Spytaj jej. No kurwa, no wiesz, coś tam. No, masz tu w ramach ubezpieczenia masz dwa bandaże. O, no, dzięki, no i to mi się podoba. Jak tu tam masz to nazwisko? Perez. Dobra, Perez. Będę miał czynoku. Myślałem, że już numer chcesz albo coś. Nie mam telefonu. Ale jak coś, to wiesz, możesz się kontaktować. Dobra, Perez. Ja się za chwilę chłopaków tu zapytam, co ty kurwa jesteś za jeden, jak jesteś w porządku, to ci kurwa Rolls-Royce'a przywiozą. No to mi się podoba, kurwa. Tak, to zasady, no. No ale jak coś, to wiesz, ja mogę zawsze coś tam pomóc, coś podjechać. O. W razie W jestem. Dobra, dawaj numer. Znalazłem telefon jednak. 47428, kurwa, no zapamiętaj. No dobra, już zrób, że jest. Jak się nazywasz? Zapisz Tito. Dzięki, w kontakcie. Dobra. No, dziękujemy, panie doktorze. Witam. Nie, doktorze. No witam serdecznie. Witam grzechotnika. Dobra, idziemy, bo tu się kurwa pamiętają. Siemano. Witam, zapraszamy kurwa do taksi. Widziałeś kiedyś snajperkę? Nie, ale z chęcią się przyda i chętnie ją zobaczę, bo jest pewien plan na dzisiaj. Jaki plan? No ogólnie terror w mieście będziemy robić. Nie, trzeba zrobić terror w banku, bo mi pieniądze ukradli. Tak, w banku też, ale to jest wszystko położone ze sobą. Będą specjalni ludzie na mieście rozstawieni, którzy będą robić wybuchy, zrzucać zakładników z helikoptera, ogólnie rozpierdol. Kurzu zakładników będziemy mieli na napadzie. Terroryzm! Patrz, coś ci pokażę, bo ty k***a. O kurwa, ty zerwa masz snajperkę. Dobra, cicho, że ma tam 17 koła. To co, wjeżdżamy od razu, kurwa, i poddajemy tych skurwynów. No. Wjeżdżamy od razu, poproszę kart zakładniku. Ty rozstawisz 100 i ja 100, dobra? Tak. Dobra, a gdzie dajemy? Na zewnątrz chyba, nie? Czy w środku? Tak. W restauracji, kurwa, na zewnątrz, wszędzie. Wszędzie. Ja zgłosiłem auto jako kradzione. Masz kamizelki w ogóle, czy nie masz? Miałem jedną. Dobra, to tutaj już było kilka. Gdzie, no to się podzielimy, dobra, będziemy mieli kilka. Jest lody. Pięknie ma dychę. Masz w schowku. Dobra, mamy szczęście, wjeżdżamy. To są psy. Kurwa, to jest k***ny napad! Dobra, prowadzamy resztę nakładników, wszyscy na glebę, kurwa, zakujcie! Spokojnie! Zakuj. Nic tam nie róbcie, spokojnie. A, spokojnie to będzie tak. Kurwa, spokojnie, jakie spokojnie! Kurwa, proszę. Czekoladę będziemy walić czekoladę. Nie, kurwa, młody. Dobra, golimy ją na łyso. Nie ruszam się. Golimy ją na łyso, Daj mi się z nakładnikami, bo to trochę zajmie. Gdzie dokładnie wyjdź? W lewo, gdzie? Ajajaj. I stoisz. No. Nie róbcie nic, proszę. Co masz dla mnie? Skisły napój. Co to kurwa jest skisły napój? Masz kajdanki, zakuj ich, kurwa, zakuj tego chłopa. Już go zakuwam. Chodź tutaj, kurwa.
Podejdź do niego, podejdź. Podejdź do tego bez twarzy. Ja pierdolę, co tu się odpierdala? Mówi ci coś słowo terroryzm? Coś tam mówi. No to nie mogę to, delikatnie do tyłu przejść? Bo dzisiaj mamy po prostu... Nie ruszasz się, rozumiesz to, nie ruszasz się. Jezus! Dobra, nie róbcie nam nic, proszę. Halo, halo, na tym radiu. Big G, Big G, Big G, Big G, Big G. What happened? Chcesz ze mną negocjować? Mogę się przysłuchać, jak to się robi. Ja bym ciebie z chęcią posłuchał. Chłop zapomniał, on już jest stary, on już jest stary. Pieniądze, pieniądze. Ty, wszystko tyle. Chcemy. Ty, czekolada. Bardzo ładnie sobie radzisz, bardzo ładnie. I jak stoisz. Masz na imię i jaki masz stopień? Oficer drugiego stopnia, Nelly od 1. O kurwa, krawężnik. A myślisz, kurwa, że będą po tobie płakać? Nie, ale ktoś na pewno będzie, nie? Może ostrożnie. Rodzina, bliscy, proszę nie strzelać. Bardzo bym. Jesteś policji, nie masz bliskich. Myślę, że mój kolega pytał, czy masz chłopaka. Tak. O to zapytał właśnie. A jak masz, to masz przejebane. Masz chłopaka? No, nie troszeczkę. Mam. No i bardzo kurwa składa, dobrze. No? No to już masz. Dobrze. O, no to już masz. Już masz. Odezwie się do ciebie w przyszłym tygodniu. No. I ci ma być gładka i mokra. Czekoladka, widziałeś kiedyś coś takiego? No, zdarzyło się. Chcesz mieć dziurę w głowie? Nie, chyba bym wolała bez zostać, wiesz? Czy pierdolić ci w piegi? Już sobie nie pogadamy. Piegi? Nie lubię swoje piegi. No właśnie, no właśnie. No, a co, podobają ci się czy nie? Przestań mnie podniecać. Proszę litość. Błagaj, kurwa. Coś już kurwa powiedział, żebyś błagała, rozumiesz to? Błagaj, kurwa. Błagam, błagam. Na kolana, kurwa. I do pana, prosić. Kurwa. I się, do kurwa, proś. Liczę do trzech. Jeden. No dobra. Dwa. Będzie? Będzie. Dobra, coś mam mówić. Błagam, nie zastrzelcie mnie. Chciałabym pożyć jeszcze jednak. A będziesz nas gonić? Ja właśnie. Zrobimy takie odilaty, jak ty tam miałeś na Omi, tak? Nelly. To jest praktycznie to samo. Zrobimy tak. Ja ci teraz na ucho powiem pewne hasło i jak kiedyś ktoś je wykorzysta w twojej obecności, to zaniechasz czynności. Czy osoby zajmujące się porwaniami mnie słyszą na radiu? A jak nie, to cię znajdę na i twój... tak? A co mechanik i nie mechanik i kurwa i nie. Big G, zaprezentuj mu swoją snajperkę w środku, żeby poczuł respekt. Komu? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. RSC kupuje się jakieś auto. Chce pan mieć dziurę w głowie? To właśnie już nie ma, bo my już wzięliśmy. To rozmawiajmy. Widzi tą snajperkę? Wytyluj mu lufą, puszcz mu tą lufę do mordy, kurwa. I wypierdala. Puszcz mu, kurwa, tą lufę. Mój ziomal jest dentystą. Widziałeś, tak? Widziałeś? Super. No. Już a ty, tak kurwa, obniż ten taser, bo kurwa, za chwilę ja ci obniżę ciśnienie. Nie, tak? Dobra. Halo. Tak. Jedzeniem, picie, pomoc. Dobra, nie pierdolcie na tym radiu. Pistolet w dół, kurwa! Wyjdźcie radio wyżej. Wyjdźcie radio wyżej. Dobra, a ten wymoczek nas nie szanuje. Wrócimy z trzema zakładnikami na tego, na złomowisku. Big G, chodź na chwilę tutaj. Trzeba snajperę włożyć policjantowi, bo kurwa, kopsa się na zewnątrz. Weź mu włóż lupę do mordy jeszcze raz. Dobra. Powiedz mu, co o nim myślisz. Nie chcę zapytać wszystkich zakładników po kolei, czy chcą się napić albo zjeść. Temu negocjatorowi. Tak. Ja naprawdę. SV. Pokaż mu kurwa lufę, bo chyba nie zrozumiał jeszcze, z kim tańczy, kurwa. Ty, obniż ten kurwa pistolecik. Masz pistolecik, kurwa, odkowaj! Taki malutki, nie? Masz taki malutki. Dobra. Widzisz ten kaliber, czy nie? Aktualnie brak. Ty, łoniak! Dobra, niech każdy z was sprawdzi, po zakładnikach, czy potrzebują pomocy medycznej lub jedzenia lub picia. Dobrze, że pistolecik masz, kurwa, kadeciok. No tak, ze mną wszystko w porządku, dziękuję. Dobra, kolejny. Ja też się dobrze czuję. Dobra, wy tutaj dwóch, co? Ja się trochę zestresowałem. Okej, ale czy potrzebujesz jedzenia i picia pomocy medycznej? Nie. Okej, tutaj ten, co siedzi? Też dobrze. Okej, kolejny stół. Halo, wy tutaj wszyscy w grupie? No, to nas porwali się, kurwa. No, żaję, kurwa, ale czy potrzebujesz pomocy medycznej albo pomocy psychologa? Nie. Dobra, no to za chwilę cię wyciągniemy, uspokój. Dobra, tutaj ten przy drzwiach, halo, jak się pan czuje? Bardzo dobrze, ale zapłaćcie im pieniądze, bo chcę iść do domu. Na razie nie wiem, co chcą, więc poczekaj. Dobra. Halo, tutaj państwo? Wszystko w porządku. Nelly, chodź do okna. Zapraszam cię na widowisko. Do okna?
Tak, tutaj sobie stań. Będziemy razem dzień. Oglądać. To jest nasza pierwsza wspólna randka. No. No, super. Jak chcesz, to ci zaspoileruję trochę. Dawaj. Dobra, za chwilę podleci helikopter. Wypierdolimy dwóch zakładników na ziemię i przestrzelimy im czaszkę. Czemu tak? Może bez... Kurwa, dla fabuły! Bo kurwa, wiesz, trzeba, no, trzeba negocjować tutaj. To będzie bez siału. A nie, szał jak chuj będzie, znaczy już zestresują no się. No nie, właśnie nie, już ich nie będzie z nami. A na przykład w stopę. To stopę, wiesz, stopę. Będą krzyczeli, będą dźwięki głosowe. A to nie, ja nie lubię jak skandowo. Nie, nie lubisz, to będzie dłużej i dłuższa fabuła. Nie. No dobra. A poza tym, czy ja ci wyglądam na szefa? Mam powiedzieć tak? Masz powiedzieć to, co czujesz. No, myślę, że każdy z was, nie? Czy nie? Że współlasy, ta? Na równych prawach. Wiesz, no... Jak ten zakładnik jeden? Możemy go oddać w roli dobrych negocjacji już? Jest gotowy? Rozumiałem. Chciałbyś jakąś bułkę opierdolić? Nie, wiesz co, jestem pojedzona. Dawasz tego jednego! Jak ci grzebałem w kieszeniach, to powiem ci szczerze, że masz twardą dupę. Dobra, dawać tego jednego, może się przekonają. Kupiła ta siła, nie? Okay. A ile ważysz tak na co dzień? Jedź, lecimy już, pakujemy go, dajcie nam sekundę i będziemy na miejscu. No to ile, no tak szczerze? No tak szczerze, to nie wiem, dawno się nie ważyłam. No to sobie raz jak się ważyły? Myślę, że coś 50, coś kilo na pewno. No jest. Zależy, to zjesz. A kupy robisz duże, czy takie małe? Bawi się coś tam? Wiesz co, to zależy też. Od czego? Aspektów. To zjesz. No na przykład po takim kebabie, kurwa, dwóch Red Bullach, to jak to tam wygląda. Kurde, wiesz co, nie jadłam nigdy kebaba, to ci nie powiem. Dobra, Nelly, zapraszam na zewnątrz. Przede mną. Wychodzimy. Myślam, faciaro jebana, kurwa. No już, kurwa, biegł się na zewnątrz. Chłopcy, wy też chcecie zobaczyć. To dla ciebie, mój przyjaciel, załatwił policjantko droga. To jest idealna? Tak. Teraz specjalna dostawa dla ciebie od... Uwaga, dostawa! Od BG. Ja bym chyba właśnie z nim robił z tym. Popatrz w górę, słoneczko. To dla ciebie. Zobacz to tak. Patrz w górę. Tak wysoko, nie tak wysoko! Spokojnie. To dla ciebie. Nie umrę. To dla ciebie. Dobra, wracamy gadać do środka. Chodź. Tak, wróćcie. Tylko proszę bez tutaj żadnych zbrojnic. Będziemy już dobrze? Kolejnego brać. Staram się, ale... A jak będziecie robić, to zawołajcie, bo bym chciał popatrzeć. Dobrze. No. Widzisz, kurwa, ja wszystko dla ciebie. Zakładnikami. I tyś wymarczysz, że ci, kurwa... Ja sobie chyba właśnie nie stykasz, że ci, kurwa, wyschło gardełko? Tam już słabo jest. Chuj, mnie to obchodzi, czy ci jest słabo. Będziesz tu, kurwa, zdychać, jak będzie trzeba, rozumiesz to? Wpierdolisz mu kosę? Rozumiem. Nie, nie rób nic. Dobra. Bo mogę ci wyciąć żołądek, kurwa, to wtedy nie będziesz głodny. Nie, już nie jestem głodny. No i tak właśnie myślałem. Grzechotnik, chodź, bo coś ci załatwiam w ramach negocjacji. Dobra. Weź swoją partnerkę. Zapraszam. Ale tu chodzi. Zaproponowałem tutaj za 153 zakładników. Wolny odjazd, tak wiadomo, te wszystkie pierdoły, kurwa, 12 milionów oraz żeby ta urocza pani skoczyła z tobą na kawuchę, kurwa. Na kawuchę. Na służbie jakieś, wiesz, trele morere i te sprawy, kurwa. I to zależy niby od niej i musi się zgodzić, ale w sumie na karku jest życie naprawdę dużej ilości ludzi. Jak nie, to wysadzimy to po całym miastach, tak się nie zgodzi najwyżej. No da, no to wtedy trzeba papu. Tak, to będzie tu, bum. No, jasne. Ale kontakt, grupa atakująca. Nie skaczemy. Tak, przyjął. Skaczysz. Za chwilę będzie trzech zakładników w trzech pustych miejscach. No mówię, w bagażnikach. Czyli zgadzasz się, super. Tak? Super. Tak, no. No. Kurwa. 5 minut. Oczekuję wolnego odjazdu. Nie byli kurwami. Fajnie jakbyś mnie zakupował. I 12 milionów. Stary, podnieciłem się. I żeby nam tam na kapkę wyskoczyła. Z Big G albo coś. Z Grzechotnikiem. Dobra, to się musimy numerkiem wymienić, nie? Tak. Wymienić tak. Teraz numerkiem. Big T, czy wy odjeżdżacie tym czarnym... To chodź tak. tutaj pod to okienko. A jeszcze helikoptera byśmy nie chcieli. Widzisz tą wybitą szybę? Poczekaj. Widzisz tą wybitą szybę, czy nie? No. Spełnisz swoje marzenie, cieszysz się? Zajebałem ta auto. Bardzo. Jeszcze bym helikoptera nie chciał. Jak będzie dobra, to już w ogóle, tylko... No to w takim razie, no ale... Ja tym nie...
Dobra, rozkuwam cię, ale patrzę się cały czas pistoletem do dupy, nie? Więc podaj numer, podaj numer. Podaj numer. Podaj numer. Podaj numer. Podaj numer. Masz? 578? No tak, no. Tak, dokładnie, no. No tak, no właśnie, to akurat wiem. Jeszcze oczy. Dobra, to ja ci też SMS-ka puszczę, nie? Mhm, jasne. Poczekaj, ściągnę tutaj SV na górę. Nego do SV, na piątkę. Zobaczmy. Dobra, wysłałem ci. Tam od razu imię i nazwisko, żebyś sobie zapisała, nie? No. No. A, to dawaj numer. Znaczy, nazwisko, imię. Jak no to już masz. I Radka. O, super. I Radka, dobra, dobra, to już ci, ja już ci podaję numer. Tam z tyłu. Już ci podaję numer. Ale będzie kawucha. Ale będzie kawucha. Przepraszam, przepraszam. Wszystko idzie tak, jak powinno? Tak, tak, tak. Już wszystko jest tutaj w porządku. Cieszę się, cieszę się. Dobra, Bikli, czy możemy na chwilę tutaj zatrzymać negocjacje, abym mógł pojechać na komendę? Jasne, śmiało, dobra, muszę śmiało, się zakuć, muszę się zakuć. A jak coś, to chyba jakieś porwania są w mieście, z tego co słyszałem. Będę cię zakuwał do łóżka, kurwa, zanim cię będę grzmocił. Wiesz, o co chodzi, kurwa. Burze w Los Santos zapowiadają, kurwa. Będzie szturm, będzie grzmocenie. Ja się boję, ja się tak. boję, bo Opa. To już... Nie, ja nie lubię. Dobra, do środka, kurwa, już zmykaj. Zmykaj do środka. Panowie, dostałem kontrofertę. Czy chcemy zaakceptować 7 baniek, 4 bronie długie, 600 amunicji, 5.54? Czy tam chuj jaką? No spoko. Kurwa, to jest witam serdecznie. Trzech zakładników aktualnie znajdują się w różnych lokalach. Kurwa, weź 5, stary. No nie wiem, co właśnie. Ale czekaj, nie, czekaj. Stop. Oni, kurwa, mogą nam dać wszystko, kurwa, a potem nas rozjebać na wyjeździe, kurwa. Nie będziemy mogli spierać. Zanisz trochę, kurwa, tą ofertę, weź jakieś lepsze warunki dla nich, żebyśmy stąd, kurwa, w ogóle odjechać mogli. Bo inaczej na pewno jest pierdolima, tak to chodzi, że będziemy mieli szansę. Ja wyszedłem z ofertą inną na początku, to jest ich kontroferta. Chciałem no, dzisiaj broni długiej. Pytanie, czy nie grają w chuja, nie? O 10, o kurwa, no to odważnie. No. Pytanie, czy nie grają w chuja. Odważnie. No to co? 7 baniek i co? 7 baniek, 2 broni długie? To weź zrób tak, to weź 6 baniek, 2 bronie długie i amo do tego. I co jeszcze oni tam chcieli dać? Oni teraz chcieli dać 7 baniek, 4 bronie długie i 6 ammo. To zrób tak, to zróbmy inaczej. Ja mam pomysł. Mów. Jeszcze Nelly musi tutaj majtki zdjąć i dać mi do kieszeni. Dobra, dobra. Dobra, to weź ją na zaplecze, kurwa, coś. Powiedz im, że ten, że chcemy wolny odjazd na kodzie zielonym i że zniżamy warunki, żeby wiesz... Majtki dla mnie. No majtki, załatwić te majtki, kurwa. Nelly, masz wysłać pocztą majtki, rozumiesz? Nie, za chwilę je ściągnie, kurwa, dzisiaj, poczekaj. Dzisiaj. Za chwilę, to chodźcie to. Zaraz pójdziesz tam na zaplecze, to chodźcie ze mną, zaprowadzi. Chodźcie ze mną, tak. Kontrofertę złożymy razem. Olesiek 9860 przez 9 zł. Pojebało was. Zmieniamy warunki, kurwa. Zmieniamy warunki. Tak, nie będziecie nas tu w chuja robić, to nie są, kurwa, żarty. Nie robicie w chuja. Tak. Powiedz. No tak, mówię. Chcemy odjazd na czym, kurwa? Na zielonym kocie. Na zielonym kocie. Skąd ja mam ci, kurwa, wytrzasnąć zielonego kota? Na kocie, zielonym kocie, kurwa! Minu, kocie! Kot. K.O.D. Okej. Okay. Nie ma żadnych, ale wolny odjazd, kurwa, bez kurwa żadnego. Okej. Okay. Do tego, kurwa, 7 baniek. No. 6. 6 baniek, znaczy, okay. 2 bronie długie. A bez 6 czterech. 600 ammo. No. I ta policjantka w środku musi dać majty, kurwa, grzechotnikowi. O kurwa. Idzie na zaplecze, zostawiamy ją samą tak. W pokoju, zdejmuje majtochy i przynosi. Daję mu majty na pamiątkę. Nagrodę swoich komand. Dobra. Dostałem propozycję od SV. Jakby co? 7,5 milionów, ale majtek nie dostaniecie. I drugiej też. Mówiłem, że nie dadzą majtek, kurwa. A jak się zgodzi? A jak będzie właśnie, sama chciała? Właśnie, jak będzie chciała oddać? Nagrodę komand. Halo. My ją zostawimy samą w pokoju, ona tylko musi zdjąć bieliznę. A jeśli się zgodzi na majty? Tutaj majty za półtorej bani, kurwa, to jest majtki, mów, kurwa, bardziej ładnie. Dawać, idealny moment, dawać ich. Dobra, stop negocjacje. Stop negocjacje, bo nie dogadamy. Sprawdźcie do góry i powiedzcie, żeby ten SV też... Dajemy dwóch zakładników więcej. Dwóch zakładników więcej, żebyśmy się tu dogadali. Odpowiedni pułap, proszę ich zostawić. Wypierdala jednego dostawa. Wyskakuje jeden. Na razie tylko jeden. Hostage kobieta. Delivery. Drugiego też. Kurwa! Druga też. UPC Delivery. Dostawa. Dupeczki na dostawę. O, ruda jest. Może chcesz malty rudej. Kurwa, Mike, to rudej tylko zdobia. Co z nimi zrobić? Dobra, mam lepszy pomysł. Ja pójdę i powiem po prostu, że ma dać majty, nie? Ale co, ruda? Nie, kurwa, ta Nelly.
A może to iść w sumie, a tam, jak ten kurwa różowy ją zaprowadzi na zaplecze, się tam rozbierze. Bo pewnie klucze. Dobra. Najlepsze jest to, że jakbyśmy chcieli, to byś po prostu poszedł na zaplecze i je wziął, kurwa. Ale my chcemy być, kurwa, mili i kulturalni, że się nie chcą zgodzić, kurwa. Dobra, ja idę z nią podegocjować. Nelly, przejebana sytuacja, schodź za mną. Halo? No. Ruchy, ruchy. Też nie wiem, możecie się przedstawić, panowie, nie? To jest kolega killera. I on jest killer. Słuchaj, sytuacja jest napięta. Napięta? Tak. Wąski. Czemu napięta? Słuchaj. Zaraz będziesz, kurwa, wąski w dębie. Śmieci. Od ciebie zależy życie trzech zakładników. Nie! Chodźcie, chodźcie, znamy się na ugodzie, zrobimy to może. Chodźcie, chodźcie. Ja jej tłumaczę, ja już tłumaczę, że życie trzech zakładników od niej zależy. Ale tak, tak, chodźcie. Dobra, czekaj, powiem ci. Zobacz, Nelly, musisz kurwa zdjąć gacie i dać mu swoje majty. Och, oczywiście sama... Niech to nawet z tobą nie będzie, bo cię nie chce nawet zobaczyć przed pierwszą razem. Sama tu będziesz tylko po prostu... Ja chcę powąchać, Niech ona wyjdzie na zewnątrz, ja chcę to usłyszeć. Zaraz ona ci powie, tylko my najpierw musimy z nią porozmawiać. Czekajcie, bo problem jest taki, że chyba nie mam na sobie w tym momencie, wiecie? Nie ma majtek? Nie ma majtek. No normalnie, ale myślę, że... No spoko, Grzechotnik da ci swoje, założysz je, chwilę w nich pochodzisz i potem je zdejmiesz. Proszę opuścić. Dobra, jak będziecie gotowi, to ona ma wyjść. To po kawie, dam ci takie czyste, sobie powąchaj. Ale to właśnie nie mają być czyste. Nie. No to ja ponoszę i ci dam po kawie. Co ty na to? Pasuje ci Grzechotnik. Dajesz słowo? Daję słowo. Na mały paluszek musisz przyciągnąć. Słuchaj, bo ja ci powiem tak, nie? Jak mnie szukasz, to ja cię tą snajperką zdejmę, jak będziesz jechać na patrolu. Będziesz stała i nagle... Z 2 kilometrów, kurwa. Dobra, czyli jest dogadane, tak? Dogadane. No kucaj. No i super. No dobra, to idziemy. A mogę mieć jakiś taki ten... Kolejna dostawa jest dedykacją. Mogę kucnąć i sobie kuchnąć? Poczekajcie. Stop, nie, poczekaj, bo to tak nie może być. Z racji, że ona to oddala w terminie, powinna ci dać buzi w policzek teraz. Żeby to przypieczętować. No oczywiście, że tak. Proszę cię, nie to, tylko. No tylko nie to, proszę. Rób mi loda. A w który policzek chcesz? Dobra. A w którym chcesz, można w usta, to sobie wybierz. To chyba w policzek będzie tak na miejscu, co? Nie no, możesz nie, mi... taki buziaczek w usta też by był w porządku. Możesz mi wpierdolić nawet więcej to nadła, jak chcesz, no zadecyduj. Kurwa. O. No i co, widzisz? Będzie dobrze. Jebać Caroline, pamiętaj. Jebać Caroline. Dobrze, rób mi to, kurwa. Dobra, chodź. Oj, to z nami nie zginiesz, kurwa, czyli to jest najważniejsza. Co ty kurwa robisz? Zostaw go! Nic! Kurwa. Dobra, wychodzimy z zakładnikiem, no on w samochodzie. Stanąć. Big A, weź Big Diego na ręce. Dobra, wyjdź z nim? Wychodź. Dobra, chodź, kurwa, co Wardzie. Ej! No wypij dalej, kurwa. No idę, tam jeszcze jeden jest. Już mu pomagam. Dawaj do nas, no my już czekamy w samochodzie. No co, dozwoli do barna, że ty w środku... Lewy tył. No może ten, przesiadł się już ten, no spokojnie, a chuj, dobra, drugi raz trzeba. No. Powodzenia, kurwa. Powodzenia, panowie policjanci. Albo wóz, albo przewóz. Ucieczka, ale no spokojnie. Teraz puszczę koty za płoty. Wystarczy teraz po prostu uciekać, aż on z was nam kargował i próbować po prostu zwykłymi trasami, więc nie ma lipy. A i też, że nie masz helki, nie? No. No i pan lampa. Próbujemy uciec z planem głównym, nie? Ilu psiaków jest? No, kurwa, z 10? Ja sześciu wezmę. Oni mają 2 więcej też, nie? No to policzyłem już ich. Chcesz radiówkę, czy...? Nie, myślę, że to i tak nic nie zmieni póki co, bo to auto nie za dobrze skręca, a... Możemy tak. Mamy tylko kuloodporne szyby, w razie czego trochę więcej tam trzymałości. Najwyżej jak będzie jakoś mało, 1-2 radiowozy czy coś, to dodać mógł. Za ile karku kopał pędzie? Najpierw chłopaki muszą wyjechać na lotniskowiec, rozjechać wszystkich tam wojskowych i jeżeli nie rozjechać wojskowi ich, to dopiero będziemy mieli info. Więc strzelam przez 10 minut. Ja się wybieram, bo kurwa... No tam nie jest łatwo.
To jest ta dwójka bonusowa, nie nasza. Czy nas jest siedmiu? Tak. A stare dobre lotnisko Sandy, kurwa, hangar. Trzy buły na starcie. Zrobiliśmy jedną, kurwa, główną rzecz źle. Nie wzięliśmy fleszy sobie. No. To jest główny nasz problem. A psiaki mają? No kurwa, pewnie mają. Dlatego ten hangar mógłby być dobry, gdybyśmy wbiegli, jedna osoba by czekała z fleszem i by na wbiegających rzuciła, nie? I byśmy sobie na nich wybiegli wtedy. Dobra, mamy najgorszy samochód na świecie. Co? Najgorszy samochód na świecie mamy. Tak. Nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać. Są gorsze, serio. No ale to są lepsze, za ucieczek. No, ale to słuchaj, bo ja to wziąłem pod takim, pod uwagą tego, że jak będziemy wyjeżdżali, to mogą chcieć do nas napierdalać, żebyśmy nam szyby wytrzymali, żebyśmy kawałek odjechali, nie? Promień skrętu wybitny. Ciężko to. A po ilu będą nas walić? Nie, dopóki nie odjedziemy nic krzywego, to nie będą do nas walić. Jak potrącimy jakiegoś motocyklistę, kłada, kurwa, wiesz, kogoś, kto sobie idzie chodnikiem, to wtedy się wkurwają dopiero, tak? To jest luz. Okej. Chyba, że my zaczniemy jechać do nich, no to oni też do nas, nie? No to by było zbyt piękne, gdybyśmy mogli jechać, a oni by z tym sobie nic nie robili. Tak zwane jebać i się nie bać. No, to w tym stylu. A myślę, że mają samochód o 100 km szybszy. Mają Vigero, więc jest kurwa szybsze na zakrętach i na krótkich, prostych, a potem na długich już V-Maxa nie dogoni. Nie wiem, czy my się rozpędzimy do 300, żeby go zgubić, tu Vigero. Można zobaczyć w sumie, i tak mamy czas. Tak, można zawsze autostradą jechać. Na razie chcę, żeby się obobijali, bo tam kto koło im wypadnie ten, to już wyeliminujemy sobie kilka radiowozów, bo dzieci. Tu są kurwa murki, to nie jest dobrze dla nas. Tak, żeby nam kurwa koło nie wypadło. No właśnie, kurwa, no właśnie. Kurwa, ale nasz samochód też się chyba do 300 nie rozpędzi. Tak, ale nasz też do 300 nie rozpędzi. Pieczuwał cię. Zapomniałem o tym jebanym detalu jednym, kurwa, małym. Nie, stary, to się... kurwa, ledwo 200 jedzie, a ty chciałeś 300 się rozpędzić? Nie, to jedzie ogólnie 280, tylko że jak siedzimy w piątkę, to trochę inaczej, nie? Dobrze się nie dymi. Nie, no jest luz, no spokojnie. Ogarniemy. Jak objedziemy w sumie autostradą, to też będziemy bliżej. Aha. To na pewno, już widzę, jak to objedziemy, jak my koło za chwilę tracimy. No już jest skręcone, nie? Tak zwany pan małpa. Słuchaj, napadli mnie tam, kurwa, na tej prostej. Dobra, ja dam serio koło. Dobra. Odpada. Dobra, złapcie po tego Cargo Boba, kurwa. A mają go? Oj. No by. Dzwońcie to wylepiej tutaj na prawo do Boba, kurwa, żeby grochówek, kurwa, gotował. Mamy kogoś na odbicie. Na piątkę. Mówcie trochę głośniej, Bałcie. Znaczy, kurwa, krzyczy ty, Bałcie, bo kurwa, nie słychać nic. A gdzie zgubiliśmy tego, Dime? No, gdzieś leży na autostradzie. Na wypad? Tak. No, ale trudno, no. Jednego mniej do podziału, tak. On miał Uzi? Tak. Kurwa, no, nie miał. On nie miał. On był bez jedyny. Tutaj bomba i przejeżdżałem przez stację i wybuchy. Bu teraz. Oj kurwa, niedobrze, ała. O kurwa. Dobra, no to co, stare dobre Sandy, kurwa, hangar. No to kurwa, teraz już jedziemy, kurwa,
stabilnie, nie? Ale przykułeś, ja pierdolę. Chuj. To jest jeszcze jedna kraksa i po nas. Tak. Widelkę sobie załóżcie. Koła już kurwa się patrzą na siebie powoli, nie? No odjebałeś taki ryż, że to chuj. Kurwa, bo chciałem szybko się tam przejebać, ale nie wziąłem pod uwagę, że my się wyjebiemy. Nie, bo tak szybko jeździsz, jak i takich nie zgubimy, nie? Nie, wystarczy jeden ten, żeby w jednym zakręcie się wyjebali i już jest po. No tak. No tak. Wystarczy. Żebyś się sześciu wyjebał w jednym zakręcie, no tak. Oni to ogarniają tam to, czy jak to jest, jak tam? No, ja liczę, że kurwa... ogarniają. Dobra, no to giz. Dopłynęli już chociaż do tego lotniskowca, czy kurwa my tak już prawie jesteśmy rozjebani, oni dopiero, wiesz, łódkę kurwa kombinują. Nie, już ją widzą. To już są tam. Myślę, że do dwóch minut się będziemy strzelać, nie? Tak, ja obstawiam, kurwa, że to będzie właśnie gdzieś w centrum, na środku ulicy skrzyżowania, żeby jeszcze nie zdążyć nigdzie podbiec. Najgorsze jest, że nie ogarniacie parkura, kurwa. Nie zajmiecie lepszej pozycji w razie czego, to jest kurwa problem. Nie, ja pierdolę, oni byli kurwa na bazie wojskowej, a nie na lotnisku. Dobra, co to są kurwa zjeby, oni pierwszy raz kurwa... Ała! By ci matka zdechła, kurwa jebana. Nie mów jej tak, kurwa. Kto to jest? No nie wiem, kurwa, ale nie o mamusi. Dobra, jeźdź na Sandy na hangar. Dobra, tak. Czy ty mogą kurwa w końcu jechać tam, gdzie mają jechać? Najlepsze jest to, że wynegocjowałem... czas operacyjny. Ale mają kurwa przyciską kurwa. Najlepsze jest to, że ja wynegocjowałem dwóch więcej, a siedzimy w czterech w aucie, kurwa, nie? A dwóch kurwa gdzieś na Pacyfiku pływa łódką i szuka kurwa. Ja w ogóle wysyłaj regularnie. Ja pierdolę. Kurwa, jesteśmy skończeni, kurwa. Ja wynegocjowałem za 50 zakładników, kurwa, dwóch więcej policjantów, kurwa, tylko. No tak, no bo go tu nie ma, no. Ale wypadł, tak? Nie wiem, czy wypadł. Możliwe, że tak się kurwa trochę ulotnił bokiem. A to nie może do nas wrócić? No, możemy się zatrzymać po niego i go zebrać w teorii. Gdzie on jest, musimy ustalić. No to ustalmy. Dzwonię do niego. Kurde, wjebał się w ten samochód. Dzięki widzowie, do Nate działałeś. A to było tak na milimetry, kurde, zrobione, że... Halo. Gdzie ty jesteś? To w jakim miejscu? Na autostradzie. Dobra, dojdzie psa. Mówi, że stoi razem z dwoma funkcjonariuszkami, zaraz się będą budzić. Zaznaczyłem, widzisz? Widzi GPS? Tak, jest, no. To twoje pomysły, żeby im rozjebać auto, skończyło się z tym, że mamy rozjebane auto. Ale kurwa, ta autostrada jest niebezpieczna, tak szczerze. No to zwolni. No, będę jechał bardziej po boczu po prostu. Auto nie zwolniło, jedzie cały czas tyle samo, czyli kurwa 220, więc jest luz. Jeszcze się trzyma. Mogą być gorzej, kurwa. Niektóre to mają już wyszło dawno koń. Jak na razie to jedzie za nami dwóch, a nie pięciu. No bo ja ogarniam, kurwa, wy mi nie wierzycie. No to rozjedziemy ich. Dajesz za trzeci. Nie, no to tak nie zadziała, bo my zajebiemy ich po ponad, czy to ja to wysyp, chyba. Ty, ale Jeep też przejechałeś. No bo on jest pod.
Aha. Siema, siema. Spierdolę, mamy dwie kubanie. Kącik poddamy. Napierdaj ze snajperki do nich, kurwa. Ja Zuzika leję. Walić? Wal. Myślisz? A. Widzę, że wy tam na rękę, kurwa, wszędzie chodzicie, nie? Dobra. Ej, chłopaki, jak już czekamy, to poczekajmy na funkcjonariuszka. Dobra. Tak, już możemy? Tak. Jedziemy, jedziemy, no. Nima, żyjesz? A ja? Tam, kurwa, nie kukaj za ciebie. Dobra, a co z nimi, kurwa? Już się doinformowali, jak, kurwa, ten? Nie są, kurwa, teraz na Pacyfiku gdzieś podobno na motorówce, kurwa, bo im się paliwo skończyło. Nie, pierdolisz. Wymyśliłeś to, proszę. Powiedz, że to, kurwa, wymyśliłeś. Ja pierdolę. Zostawiliśmy wymyśliłem. Ale jak, kurwa, ten jebany debil, kurwa, żółty i blue, kurwa, mogli dopuścić do tego? Przecież halo, to są, kurwa, najmądrzejsi z całej ekipy. Okej. Nie zapominaj o tym. Ich jest dwóch, zostało im trzech ochroniarzy i biorą cargo bola. No i zajebioza. Jest żółty, jest blue. Wiesz, jaki mam pomysł? Dobra, mam dobry pomysł. Trzech ochroniarzy im zostało. Ale to pojdź tam gdzieś na blisko. A ile jest ochroniarzy łącznie? A nie wiem, chuj. 40? 30? Mam dobry pomysł. Na jakiś dachlockingu lecimy. No możemy koło Ammunition w centrum, obok fleki, kwadraciak. No, na musimy wjechać gdzieś szybko do góry. Nie na lotnisko właśnie, na dach jakiegoś parkingu. A oni muszą mieć dobry pułap, żeby nas od razu tam haknąć. No. I tak to zrobimy, tak to będzie najłatwiej. My tylko podejdziemy. Może w sumie jechać tam w stronę Tonego, to złapiemy go na radiu i dogadamy plan, żeby wiedział. Stary, wiesz, jeszcze masz coś takiego w kieszeni jak telefon, nie? Mam, no. Chyba jesteśmy bez koła, dobra. Ujebali na pistolet, co? Co robimy? Mega. No teraz to już, kurwa, niech ono... Dobra, dzwońcie do niego, dzwońcie do niego. No nie, no Hollywood wjeżdżaj, strzelamy się. Ta. Halo, gdzie ty jesteś? Jest afera. My nie mamy koła, wjeżdżamy na kolorowy parking obok Hollywooda. Niech oni tu, kurwa, robią, przyjeżdżają. Jeźdźmy. Objeżdżają nas. Kurwa, snajpa idzie się. Idę siedzieć. Kurwa. Dobra, wysiądźmy na jakimś piętrze i tyle. Nie planowałem tego dzisiaj. Skoczmy, kurwa, stąd i tyle. Co tu jest nisko? Jest luz, spokojnie. Kurwa, robisz? Kurwa, nie wiem, czy jest taki luz. Kupuje nam czas! Za ile to wiesz? On tu leci. No ale co z tego, jak już widzą, oni są u góry, kurwa. W domu, może jakoś to będzie. Ja pierdolę, drugiego nie będziemy mieć zaklęty. Posiadamy. Ja pierdolę. Weźcie Biktiego do góry. Jedna osoba. Ja pierdolę. Na do góry. Jak tam wejść? Który jest radiowóz. Oni są... Przy klatkach schodowych. Uważajcie na klatki schodowe. Mam problem, są przy mnie i Big Team. Uwaga. Tam są, kurwa, na dachu. Jesteśmy w pizdzie. Kamizelki masz? Też? Masz. Kolorowy. Jadę.
dachu, z dachu obok. Podjeżdżać, próbują podjeżdżać. A, z dachu obok do was strzelają. Dobra, próbuję wam pomóc. Halo, halo, czy dacie radę zapakować się do auta? Długa objeżdża, uważajcie. Helka tu kurwa. Wy nie dacie rady, to ja, karkowowym. A tu jest helka policyjna, tak? Tak. Co ją? Długa jeździ objazd w Wigaro. Helikopter rozstraszyłem, wy nie dacie rady się zapakować do auta, żebym was ściągnął. A jak wygląda góra? Jak wygląda dach? Na dachu jeden kops. Nie objeżdżają, strasznie uważajcie. I długa na wjeździe do, na kolorowo. Kurwa! No nie! No i nie wyjechało! A nie. Czemu mi? Strzeliłem pierwszy. Oni każde miejsce patrzą, kurwa no. Kurwa. Dobra, chuj. Odstawiam tego kargowoła. Nie wiem, czemu mi tą grę, kurwa, zminimalizowało. Zobaczyłem chyba co innego i tam wjechać. Bez sensu to jest, kurwa. Po chuj tą grę zminimalizowało. Przeładowałem wcześniej. Miałem przeładowane, bo kurwa przeładowałem. Próbuję wjechać na plan filmowy i z tego planu filmowego tą długą wciągnąć. Dzwoń do chłopaków. Nie wiem, kurwa, nie wiem się, stary. Tamtego bym zdjął i bym tutaj popatrzył, miałbym przewagę. Witam się, czy ktoś od nas jest. Choć nie, tak już nie wzabił waszego się wie, jako ja pierwszy. Ja im zrzucam, kurwa, samochody na łeb. Nie, no kurwa, Tomek, który tam dostał, z nimi kurwa, lepiszcza tak zwanego. Ja tak przesadził, ja kurwa, wypierdając bułę temu. Znaczy nie jest mi obojętne, że mnie zastrzeli, tylko kurwa, no nie mogłem zagrać, nie? Nie, no, nigdy w życiu w więzieniu nie będę, kurwa, siedział, ty. Dobra, ściągam ci maskę. Kto ma te pieniądze? Ja już mam, już tylko go opatrzę, już daję. Szkoda tej snajpy? Stary. Give item 553, Javi, sniper. Jeden kurwa i mam, nie? Ale szkoda snajpy. Mega szkoda snajpy. Dobra, ja planuję się do wszystkiego przyznać. Że wie. Co tam? Ja się w koronkę chcę wpierdolić. Pasuje. Polerujemy takich jak najbardziej. Dobra, widzowie, ogólnie tak. Macie cel prosty bardzo, nie? Deal jest prosty, nie? Jak do zeznań uzbieramy, to się rozpierdolamy na wszystkich. I na siebie. Tak, to jest prosty pieniążek. Zrzucicie się po 5 zł każdy i będzie. Jak się panowie trzymają? Cię to interesuje, ale pytać się możesz. No dobra. Usatysfakcjonowała mnie ta odpowiedź. Wiem. 5 groszy. Ja chcę w koronkę. Jak nie jest. Dobra, słuchajcie, ta kurwa, która mnie postrzeliła, ma jutro w grobie leży. Ja się dokładam. Który to mnie rozjechał? Ja chcę zeznawać. Ja też. Ja chcę się rozjechać na wszystkich. W takim razie... Nie, ja pierwszy w koronkę. Ja wiem więcej. Idźcie z nim. Ty weź tego. Ja też wiem dużo. Poczekaj. Żebyś tu nie uciekł, to się połóż. Nie, ja to po co mam uciekać za ty, kurwa? Ja wam powiem wszystko. Szef kartelu, Luca Luciano. No tak, co tam? Coś do mnie? Dobra, przyniesiesz kawuchę, kurwa, sypaną. Makowca, porozmawiamy. Tak. Na komendzie. Dobra, ty, Rudy, baw nas. Zabawiaj nas. Zacznij tańczyć czy coś, kurwa, baw nas. Tak. Ty, kurwa, jesteś, żeby nas zabawiać, więc już, kurwa,
opiekusiem tu. Dawaj w kalambury, kurwa, udawaj kogoś. A ty miałeś starcie z tygrysem w klatce, że masz taką szramę na oku? Kto, a? Nie, Dima go petardą przejechał. Nie, to wtedy jak mi narkę wyciągnę. Dima ci papugę pokazał, czy co? Dziękuję. Nie, Dima ma za małą krewatę. Ruda! Ruda! Warto próbować na mój rzeczy. Ruda! Ruda! Proszę pana za mną. Ruda jest z Park Rangersów, człowieku. Ruda, poka waginę, kurwa, poka waginę, Ruda! Ruda jest z Park Rangersów, a lubi ogarniać zwierzęta, więc powinna sobie tutaj się świąteczyć z nami. Ruda, chcesz zacząć papugę, jak jesteś z państwem Park Rangersów? Obejdzie się was. Ruda, poka, pokasowe. Ruda. Słyszę cię. Ruda. Ruda, rozuszuda. Ej, ej. Ruda, przyjedziesz do nas na intymniak się pobawić? Ruda, kurwa, podnieś nas stąd. Dobra, słuchaj, możemy się dogadać, nie? Ja wam wszystko powiem. Okej, to na komendzie. Tylko pytanie, czy jesteś jakiś komendant? To czekaj, ja sobie go przeszukam. Przeszukam się, czekaj. Ja go przeszukałem. A, dobra. Kurwa, już byłem szukany 4 razy. Siemano! Jest nieuzbrojony. Ty też byłeś na napadzie? Siema, siema. Nie, kurwa, zawinę. Byłem i potrącili, kurwa, powiedzieli, że jestem napastnikiem, bo nikogo nie znaleźli i nie potrafią sobie tego wytłumaczyć w statystykach. Kurwa, jebane. A to ja też tak miałem, ja właśnie powiedziałem, kurwa. Statystyki trzeba wbijać. Ja powiedziałem właśnie, że ja się rozpierdolę na wszystkich, bo ja nie mam problemu, kurwa. Ostatnio Zenek, kurwa, walił tego, walił kloca, kurwa, w drzwiach komendy, kurwa, wszystko powiem, więc, kurwa, niech bierze ten kapownik, kurwa, wszystko mu tam narysuje, pokaże, kurwa, dam numery. Ja mam, kurwa, gang Żuli, kurwa, tak zapoznany w okolicy, jak już mnie, kurwa, pierdolą za darmo, to będzie, kurwa, dym. No, a Rudą, kurwa, tak złapie za ziemniaka, nie? A ona jest taka leśna bardziej, za szybszkę bym powiedział, żeby ją można było złapać za ziemniaka. Szyszunia. A też ma taki rozstaw oczu, kurwa, jak ten od Szyszuni? To nie wiem, trzeba byłoby jej spojrzeć głęboko w oczy. Nie ma, sprawdzałem. Okej, to ty widzę, że ty jesteś taki checker. Trochę. Troszkę tak. To fajnie, no. To sprawdzam tam dziewczyny na swojej jednostce. Pussy na przykład, Skyler też, że również sprawdzałem na szpitalu. Pussy Skyler? Tak. To na pierdola. Ja to słyszę? Ale co? Dobro. Kurwa, jakąś muzykę. Rozjebałeś się, k***o, jak najgorsza. O, jakaś piosenka, dobra. Dopiszcie coś te k***o oficerki na tych... Na Akademii tak, no. Policyjnej, k***a, w kadetkę troszkę tam sadzacie. Dobra, 443, to jest rank oficer 3 stopnia, znacie swoje prawa? Nie, no dobra, k***a, ty, no z oficerami... Daj spokój, no, tak. Daj spokój, no. Znacie, czy nie? Dopiszcie te kadetki na tych akademiach policyjnych, czy dobra, nie? Dobra, masz prawo zachować milczenie, wszystko to co masz. A ty masz prawo posłuchać moich kolegów, którzy właśnie przyjechali i ci teraz powiedzą jedną rzecz. Tak. Witamy w Los Santos. Głowa nisko, żeby nas tylko nie ugryźli. Tata. Chyba w pi***a dostajecie. Głowa nisko. Bo nasi nie kalkulują. Prawnie im poszło. No, całkiem nieźle, no. No dobra, no to by nie poszło sprawnie. A nie, jednak. A. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni, kurwa. G. No. Mogłoby było dostać randomowego, kurwa. Kurwa, a chciałem się do wszystkiego przyznać. Spokojnie! Kurwa, widzisz? Wyglądałeś jak policjant z kurwielu zajęty. Ale nic trafił, kurwa. Pierdolony, wow, prawie zginęliśmy, kurwa, wiedziałem, że trzeba głowę nisko. A chyba bronie w naszym bagażniku są, to sobie odbierzemy, nie? Ta, tylko najpierw mnie chłopaki, kurwa, się rozprawią z resztą policjantów, bo tam, kurwa, awantura jest. Kurwa, wyjątkowo skuteczni są, starali się. Jakich, kurwa, zagadaliśmy, kurwa, nichuja. Ja już po prostu widziałem, ja tylko strzałem motocykle w tle i już mówię tak, wiem co się dzieje. Dobra, przynajmniej nie jesteśmy w jakimś, kurwa, żółwiu, nie napierdolę. Mają bezpośrednio do nas, rozbiegli się, jest spokój, jest cisza, kurwa, i spoko. Pomóż nam. Kops, który ten, ma kluczyki i chyba siedzi za kierownicą. Zobacz, czy nie otwarte. Właśnie, masz, czekaj, kręcę tutaj wytrychkiem. Nie, napierdaj już, kurwa, bo do nas, prawie nas ktoś sprzątnął, kurwa. Wiesz co? Jak nie ten, to kurwa, to linka da z samochodu. Wyciągaj chyba. A, no tak, są szyby przecież powybijane. Jeszcze ja.
Pakujecie nam oto? Rozkuj go przecież. A tam w bagażu powinny czasu. Być nasze bronie. Nie ma na to czasu, czasem spierdalać na razie. Kurwa, snajperka tu jest, chłopaki. Rozrywaliście te... No bo kurwa, w samochodzie gdzieś trzeba to wyjąć. Ja pierdolę. Snajperka nas, pomożemy, jest w samochodzie. Pomożemy, tylko nas rozkujcie. Rozkuj drugiego. Gdzieś snajperki nam pozabierali. Tu jest jeszcze amunicja w schowku. Dzięki. Szukajmy tej snajperki, kurwa. Amunicja w schowku, nie ma snajperki. Mam 4 uziki. Te nasze uziki masz? Tak. Dobra, kurwa, no nie wiem, snajperkę raczej wywieźli, nie? Spierdamy chyba. Mam snajperkę, mam. Dobra, bierz. Dobra, spierdamy, nie, już spierdamy. Dzięki za wszystko, stary. Dawaj, do radiowozu. Radiowozu. Czekaj, bo mi kajdanki ukradł. A, tylko pamiętaj, że policyjny jest przeszukanie, nie? Że co? Policyjny sprzęt jest przeszukanie. Broń policyjna, to trzepią ci chatę, wszystkie chaty i te kajdanki policyjne, cokolwiek policyjnego jest od razu przypał. Kurde, nie mam domu. Ej, poczekaj, ej, a może mam? Tylko pytanie, czy nie zlikwidowali mnie. Zbieramy się obok starej wieszówki. A hajs ktoś ma nasz? Nie, hajs to na pewno, jeżeli znaleźli przy nas hajs, to już go wywieźli na 100%, oni do hajsu podchodzą ten, bez hajsu jesteśmy, maksy. Ale kurwa, no przynajmniej nie na minus, no, znaczy no trochę na minus, bo karty zakładnika tylko. Ej, a miałem ten, ja miałem taki dom na południu i tam miałem dużo pieniędzy i rzeczy, co z nim się stało? Pewnie dalej jest. Myślę, że nic się z nim nie wydarzyło. Teraz pojedziemy, zobaczymy. Dobrze, kurwa, na tych uzikach tam wyszło. Gdzie jest, kurwa, reszta? A wypadałoby przeprosić mnie, kurwa, czy nie? Przepraszam, że... No ciebie by wypadało! Tak mi przykro, kurwa! Się do chłopa, kurwa, że potrącił autem, a jak mi wypadałoby, nie chciałem. To, kurwa, ani bardzo, malibę, kurwa, bardzo ani pocałuj mnie w dupę, bardzo a może napijemy się kurakao, kurwa? Kurakao! Stawiam na śniadanie. Widzicie to, widzicie. Wodzu, jak było? Pytanie klucz. Było dobrze. Dobra, to szybko się ten machnijcie, żebyście byli świeżi i tyle. Ja wezmę sobie jakąś czapkę, żeby mojego ryja nie było aż tak widać. Dobra, wszyscy gotowi? Chyba ta. To będziesz chciał, żeby cię Nelly tym krawatem podduszała, czy co? Tak długo zbierasz? Chłopcze. Dobra, idziemy. Chłopcze. A guziki oddał, mogę rozpiąć. Ty wiesz. Ja wiem. Ty? Co? Gdzie guziki chcesz odpinać? Nic, żartuję sobie, kurwa. Bo już tu kiedyś byliśmy. Tak. Ale teraz idziemy obok. UWKP. A, dobra. Okay. Dobry. Dobry. Co dla pana? No jedzenie, picie, kurwa, cały zestawik menu. Na miejscu, tak? Na miejscu. No to pan sobie usiądzie, już panu podaję. No chodź, nie tutaj. Chodź. Chodnik, dawaj. Gdzie? No chodź. Ja od pani biorę, dobra. Dawaj na szybko i zbieram. To na wynosce pan, tak? Tak. Ty, bo my restaurację pojechaliśmy ogólnie. Dobra, zapłać tu pani. Dobra, ile? Już panu rachuneczek, tak? No kurwa, lej te kole, kurwa, grzechotnikowi chce się pić. Ej, faktycznie, gdzieś ją widziałem. Proszę. Sisi powstała z płomieni. Dobra, idziemy do tego Kulbinsa zażyć. Ej, to taka jest coś tego typu. Jaki słucho? Dobra, siadaj, bo jeszcze podjedziemy do tyłu, bo kurwa... Tam restaurację, tam mam jedzenie przygotowane. Ty, łysy. No, co tam? Dawaj, kopiemy ten radiowóz. To dawaj, kurwa. No tutaj go podpinamy. Tak. Żeby nie odjechał. Podpinamy. A was co, kurwa, korci, z rękoma do góry. Słucham? Dobra, jedziemy. I co? Zostawiajcie mnie tutaj, kurwa. Kurwa, kto ci kazał kopać ten radiowóz, co ty odpierdasz? No, teraz cię Asyr, kurwa, zobaczysz. Jedziesz, kurwa, na padok. Ale go wie. Ja pierdol. Mówię, że do niego napierdalać ten radiowóz, mówi dobra. Jeszcze na jakąś śliną podpiął, kurwa. No i kurwa, statystyka się zgadza. Słuchaj, bandyta, kurwa, złapany. Tak. Dobra, czyli na socjale i chcesz na socjalach zobaczyć. A ty nie miałeś, kurwa, tej willi przypadkiem gdzieś tam nad tym, nad liceum? Ty byś wiedział, gdzie liceum jest w sumie. Dobra, pojedziemy.
matryca, listki podobno tam, wiesz. Odjeżdżasz, kurwa, ten. Nie, samochody. Bo zanim mnie okradliście, to... Aha. Kto cię okradł, ja? Dobra, zobaczmy, co coś mnie uchowało. Ja tu z 10 baniek miałem. Ała! Ej! Nie bij ludzi, kurwa, co ty robisz? To sąsiad, kurwa, jest. Nie możesz napierdalać, kurwa, sąsiada, cud. Nie mogę, kurwa. Nie bij sąsiada, dawaj do góry. I zostaw go, kurwa. Ej, jeszcze no, żyje. No, a jak? Tak tam. Co tu się, kurwa, dzieje? Dzień dobry. Przebrane interesy. O, sąsiedzka pogawęka. Co ty tam, kurwa, miałczysz? Sąsiedzka pogawędka. No, dobra. No. Sąsiedzi. Była taka bajka. Chyba była. Macie jakieś skóry na sprzedaż? Skóry? Skóry, no. Oho! I musi z nimi iść, tyle. A w ogóle, a możemy w jakieś inne miejsce przejść, bo tutaj jest gruszu. No. Dobra, mam 1,5 miliona brudów. Fajny ficik, kurwa. Nie, okay. Ja muszę to grzechotnikowi dać. Ja jestem. Komu to dać? Kto to przetel? Ja się to mogę przeprosić. Kto to przeprosi? Przetestuj sobie. O kurwa, nie psikaj mnie gazem, nie psikaj mnie gazem. I sam sobie. Oj, sam się popsikałeś. Komu kurwa gadał gazem. Ja. Dalej biegaj, psikaj gazem, no! Tak, powodzenia! A, no i kurwa, ja też dostałem, jebać się! Ja dole. I chodź, leżymy razem. Kurwa, ale mam pizdę, ty. Ale pizda. Ale impreza. To kogo, teraz to dopiero będzie pizda. To kogo bierze? To co będzie? O, ja pierdolę! Kurwa, złaj ze mnie. Skurwa, gruby jeb... Słodko, o, kurwa. Dobra, moje oczy, kurwa. Nie, ale Travis też dostał. Ja, ale mu zakłada duszenie. Ej, mamy położyć was koło siebie, żeby kurwa... Patrzcie, jakie duszenie mu zakłada. Trzymasz się tam? Czemu to jest profesjonalista. Na chuj mu ten gaz dawaliście. Czemu go tam do nich? Gdzie to na chuj mu ten gaz dajecie, kurwa. Gdzie to kupić? Mam wejść. Gdzie to kupić? Biorę 100 flaszek i lecę na komendę. Oba. Jebany gaz. Czyż to lepsze niż strzelanie do ludzi? Tak! A wiesz co jest jeszcze lepsze? Zakuwanie i wsadzenie do bagażnika. Dobra, nie pokazujcie mu tego. Nie, nie pokazujcie mu tego, bo kurwa połowa miasta będzie w bagażniku. Nie, nie. Miał być jeszcze jeden zrzut tam, kurwa, z dedykacją do ciebie, ale powiedzieliście, że już nie chcecie. No, a, no to... Milion. Dobra, wsiadamy chodź do fury. Chodź tutaj, chodź tutaj. Indziej, chodź, to. Dobra, no ty masz kurwa jeszcze ten gaz, jak znam życie. Chodź tu, kurwa, głębiej. Kurwa, nie psikaj mnie. No chodź tu. A, dobra, rzeczywiście. Dobra, to jedziemy. Dobra, kurwa, panowie, ja spierdolam, bo już kurwa mi się ziewa. Dobra. Odzywaj się w razie czego, nie? Tak, wiadomo, w kontakcie. Odwieźcie gdzieś? Nie, tu się pierdolę na trawniku. Ja też się pierdolę na trawniku, miłego dnia. Dobra, na razie. Kolejny dzień mija mi jakoś za szybko. Chyba muszę wyjść na blok, porozmieniać tutaj wszystko. Dzień jest to, że widzę mrok, we mgle ujebane stilo. Znowu popełniłem błąd, a miało być już tak miło. Nic to...